Jan Paweł II, urodzony 18 maja 1920 roku. Zmarły 2 kwietnia 2005 roku. Polski duchowny. Poeta. Arcybiskup kardynał. Od 16 października 1978 roku do 2 kwietnia 2005 roku papież. Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach. W dzieciństwie chętnie uprawiał sport. Często grał w piłkę nożną, jeździł na nartach, lubił wycieczki krajoznawcze. Już w tamtym okresie przyszłego papieża cechowała silna wiara. W kościele parafialnym z oddaniem pełnił obowiązki ministranta. Wojtyła naukę rozpoczął w gimnazjum w Wadowicach. W 1938 roku podjął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wykazywał się dużą aktywnością, brał udział w spotkaniach literackich. Uczestniczył w przygotowaniach spektakli. Pisał pierwsze utwory poetyckie. W 1942 roku Wojtyła postanowił studiować teologię w tajnym metropolitalnym seminarium duchownym w Krakowie. W 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Kolejne lata w życiorysie Karola Wojtyły to już okres intensywnej pracy teologicznej. Współpracy z katolickimi czasopismami, tygodnikiem powszechnym oraz wspinania się na kolejne szczeble w kościelnej hierarchii. W 1958 roku został mianowany biskupem. W 1963 roku arcybiskupem. A w 1967 roku otrzymał nominację kardynalską. Po śmierci Jana Pawła I w 1978 roku drugie konklawe wybrało Karola Wojtyłę na nowego papieża. Polak przyjął imię Jana Pawła II, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był jednym z najdłuższych w historii. Polski papież miał również duży wpływ na zmiany, które zaszły w tym czasie w Europie: upadek komunizmu. W 1981 roku doszło do zamachu na Jana Pawła II. Papież cudem uniknął śmierci od kuli zawodowego zabójcy Ali Agsi. Polski papież znany był jako wielki zwolennik ekumenizmu i pielgrzym, odbył 104 pielgrzymki, odwiedzając 134 kraje na całym świecie, w tym aż 8 do Polski. Jego biografia często stawiana jest za wzór chrześcijańskiej postawy wobec świata i drugiego człowieka. Wojtyła był niezwykle wysoko cenionym autorytetem moralnym.